pochodna funkcji i pochodna wektora. Będą to bardzo przydatne obliczenia, a więc musimy się im przyjrzeć. I zacznijmy od najprostszej, pochodnej funkcji jednej zmiennej. Definicja jest zapisana na ekranie. Pochodną oznaczamy literką, tak jak funkcja f od x, tylko jeszcze primowane. Albo też możemy inaczej zapisać df po dx. Mały przyrost funkcji przy małej zmianie argumentu. Jak rozumiemy pochodną? Jest to granica przy delta x dążącym do zera, gdzie x jest argumentem funkcji, a więc kiedy przyrost argumentu funkcji dąży do zera i badamy, jak wygląda wartość funkcji w punkcie, w którym argument jest większy od wyjściowego o delta x, minus wartość funkcji w tym wyjściowym argumencie, odpowiadającej temu wyjściowemu argumentowi, podzielone przez przyrost tego argumentu. Żeby wyjaśnić, o co chodzi dokładnie, rozważmy pewną funkcję, którą sobie narysujemy na wykresie. A więc mamy pewną funkcję x, która zmienia się w ten sposób, że jest funkcją rosnącą. I popatrzmy, co się dzieje, jak zmienia się argument delta x. A więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pewnym punkcie argumentu x i ten argument przyrasta o delta x. Temu przyrostowi o delta x odpowiada na osi y przyrost funkcji delta f. I teraz wtedy, kiedy z przyrostem delta x idziemy do zera, to przyrost delta f też będzie odpowiednio się zmniejszał, a więc w granicy dojdziemy do sytuacji, kiedy będziemy liczyć, jak wygląda stosunek przyrostu malutkiego funkcji do przyrostu malutkiego argumentu tej funkcji. Czyli na wykresie będzie to tak wyglądać, że ten przyrost delta x zastąpimy małym przyrostem, przyrościkiem dx. I temu małemu przyrostowi będzie odpowiadała zmiana wartości funkcji, też oznaczona małą literką df. A więc pochodna to jest przyrost funkcji dzielony przez przyrost argumentu. I teraz w zależności od tego, jaka to będzie funkcja, to różne otrzymamy informacje na temat tego, jak ona się zmienia, jeśli będziemy wiedzieć, jaka jest jej pochodna. Przepraszam. Co to jest różniczka funkcji? Jak zdefiniowaliśmy sobie pochodną funkcji, to teraz korzystając z tego rysunku, który był na poprzednim ekranie, możemy policzyć różniczkę funkcji, czyli możemy wyrazić niewielką zmianę wartości funkcji poprzez jej pochodną i poprzez argument dx, zmianę argumentu dx. Czyli różniczka funkcji to jest infinitezymalnie mała, czyli infinitezymalnie mała, to znaczy nieskończenie mała zmiana wartości funkcji, która jest spowodowana infinitezymalną, czyli nieskończenie małą zmianą jej argumentu. To jest różniczka funkcji. To pojęcie różniczki funkcji bardzo nam się przyda w przyszłości, dlatego teraz o nim mówię przy okazji, mówiąc o właśnie pochodnej. Jeśli skorzystamy z definicji pochodnej i przekształcimy wzór, który był na poprzednim ekranie, to otrzymamy taką definicję. Różniczka funkcji to jest pochodna tej funkcji i razy infinitezymalnie mały przyrost argumentu funkcji. W tej chwili zastanowimy się, jak wyglądają pochodne dla takich podstawowych funkcji, z których będziemy korzystać dla potrzeb naszego wykładu. A więc najpierw zobaczmy, jak wygląda pochodna ze stałej. Czyli jeśli wyobrazimy sobie, że funkcja się nie zmienia, nie zależy od argumentu, to oznacza, że jej wartość przy zmianie argumentu się nie zmienia. Jeśli nie zmienia się wartość przy zmianie argumentu, to znaczy, że przyrost jest równy 0. A jak przyrost jest równy 0, to znaczy, że pochodna jest równa 0. Czyli
pochodna ze stałej jest równa 0. Zapiszemy sobie to tak jak poprzednio. dA po dx równa się 0. Kolejny bardzo użyteczny wzór. Jeśli chcemy policzyć pochodną z iloczynu pewnej funkcji, która zależy od argumentu f oraz stałej. Żeby policzyć taką pochodną, to możemy skorzystać z tego, że pochodna ze stałej jest równa 0 i policzyć tylko pochodną z tego argumentu, z tej wartości funkcji f. Czyli w żargonie mówimy tak, wyciągamy to a przed znak różniczkowania i liczymy pochodną tylko z funkcji f. Kolejny wzór, bardzo przydatny. Pochodna z funkcji x do pewnej potęgi. To jest ta potęga razy x do potęgi pomniejszonej o 1. Pochodna z e do x to jest bardzo łatwo zapamiętać, bo to jest e do x. Pochodna z logarytmu x to jest 1 nad x. I kolejno, pochodna z sumy dwóch funkcji, czyli mamy funkcję u, która jest funkcją zależną od pewnego argumentu x, funkcję v zależną od argumentu x i chcemy policzyć pochodną z sumy. To prosto jest też zapamiętać. Pochodna z sumy jest równa sumie pochodnych obydwu funkcji. Kolejny wzór, pochodna z iloczynu dwóch funkcji, a więc mamy funkcję x, v od x i funkcję drugą x, u od x i liczymy pochodną z iloczynu. Jak wtedy postępujemy? O tym już wspominaliśmy przy okazji, jak mówiliśmy, jaka jest pochodna wektora, a raczej iloczynu wektorowego. Otóż pozostawiamy bez zmian pierwszą funkcję i liczymy pochodną drugiej i do tego dodajemy niezmienioną drugą i mnożymy przez pochodną pierwszej funkcji. Wreszcie pochodne funkcji trygonometrycznych. One będą bardzo użyteczne w fizyce. Pochodna z sinusa to jest kosinus, pochodna z kosinusa to jest minus sinus. No i najtrudniejsza na początek pochodna to jest pochodna z funkcji uwikłanej. Wyobraźmy sobie, że mamy policzyć pochodną z funkcji, która zależy od innej funkcji i dopiero ta funkcja jest funkcją naszego argumentu. Jak wtedy postępujemy? Musimy wtedy policzyć pochodną z tej funkcji u, czyli du po dx i mnożymy przez pochodną tak zwaną wewnętrzną, czyli tą pochodną, która jest pochodną z tej funkcji, która jest argumentem dla funkcji u, czyli du po dx razy dv po dx. To jest trochę trudne pojęciowo, dlatego żeby to wyjaśnić, rozważmy pochodną z sinusa a razy x. A więc mamy policzyć pochodną z sinusa a razy x. Wiemy, że pochodną sinusa jest kosinus, czyli tą naszą funkcją u jest funkcja sinus, natomiast funkcją v jest funkcja a razy x. A więc pochodna sinus a razy x to jest pochodna z u, czyli pochodna z sinusa, a więc kosinus, ale nasz argument tej funkcji jest a razy x, więc przepisujemy tak, jakby to był zwykły sinus, a więc pochodna du po dx to jest pochodna z sinusa ax, czyli kosinus ax, ale jeszcze musimy pomnożyć przez tę pochodną wewnętrzną, czyli mnożymy jeszcze przez pochodną z a razy x. Pochodna z a razy x to jest a więc w rezultacie otrzymujemy wynik następujący. Pochodna z sinus ax po dx to jest a razy kosinus ax. Jaka jest interpretacja geometryczna pochodnej? To też nam się bardzo przyda, wtedy kiedy będziemy rozważać różne zagadnienia, różne zjawiska fizyczne. Otóż przywołuję znowu rysunek, który już pojawiał się wcześniej. Mamy funkcję, mamy infinitezymalnie mały przyrost funkcji i analogicznie odpowiadający mu przyrost argumentu i odpowiadający mu przyrost funkcji. I w granicy widzimy, że stosunek tych przyrostów to jest tangens kąta alfa stycznej do wykresu w punkcie, w którym, czy w przybliżeniu, tam gdzie się zbliżamy do dx równego 0, to jest styczna do wykresu funkcji. Czyli interpretacja geometryczna jest taka, że pochodna jest równa tangensowi kąta nachylenia stycznej do wykresu w danym punkcie.
Argumentem może być współrzędna, przestrzenna, ale argumentem może być również czas. Jak wówczas postępujemy? Dokładnie tak samo. Nie martwimy się tym, że rolę X odgrywa T. Stosujemy dokładnie taką samą formułę, jak wtedy, kiedy F jest funkcją czasu, jak jest funkcją X. Czyli pochodna F' od T będzie zdefiniowana analogicznie, jak jest zdefiniowana pochodna po X, tylko rolę X odgrywać będzie czas. A więc pochodna po czasie to jest granica przy przyroście czasowym dążącym do zera z wartości funkcji od T plus pewien przyrost czasu, czyli później, minus wartość funkcji wcześniej, dzielone przez tą różnicę czasów dążącą do zera. Jak postępujemy teraz wtedy, kiedy mamy wektor? No, sytuacja jest bardzo analogiczna, to znaczy definicja jest taka, jak przed chwilą sobie napisaliśmy, jak wygląda pochodna funkcji jednej zmiennej od czasu. Nic tutaj się nie zmienia. Poza tym, że oczywiście nasza funkcja jest funkcją wektorową, a więc te strzałki się pojawiają na górze nad funkcją. Reszta pozostaje bez zmian. Czyli to jest znowu analogicznie jak poprzednio. Granica przy argumencie, przy zmianie argumentu dążącym do zera, wartości funkcji tej wektorowej od argumentu powiększonego o delta xi minus wartość funkcji odpowiadająca xi dzielone przez przyrost delta xi. Różnica jest w interpretacji geometrycznej. Proszę zobaczyć, jeżeli jest wektor, to oczywiście jeśli mamy funkcję wektorową reprezentowaną oczywiście przez wektor w funkcji argumentu xi wyjściowo i za chwilę funkcję, która odpowiada temu argumentowi xi plus delta xi, to teraz różnica f od xi plus delta xi minus f od xi musi zostać pokazana tak, jak to wymaga rachunek wektorowy, czyli musi być różnica tych dwóch wektorów. A różnica dwóch wektorów to oznacza, że to jest ten wektor, który tutaj jest zaznaczony na zielono i to jest delta f. I teraz jak chcemy policzyć, jak wygląda delta f przez delta xi, no to jest wektor, który będzie równoległy do delta f, tylko będzie miał inną długość, no bo podzielony przez liczbę spowoduje, podzielenie przez liczbę spowoduje, że ten wektor będzie miał inną długość. No i oczywiście, jeżeli delta xi dąży do zera, to wyobrażamy sobie, że te dwa wektory schodzą się ze sobą, prawda? F od xi plus delta xi i f od xi, także delta f robi się praktycznie prostopadłe do tego do wektora, który reprezentuje daną funkcję. Bardzo często będziemy w fizyce właśnie używać argumentu, jakim jest czas, w sensie argumentu funkcji. Czyli jak wygląda pochodna wektora wtedy, kiedy chcemy policzyć tą pochodną funkcji czasu? No to będzie granica przy delta t dążącym do zera z wartości funkcji wektorowej od chwili t plus delta t minus to samo w chwili wcześniejszej przez ten przedział czasowy, którego to dotyczy. I kolejno, jeżeli sobie rozpiszemy składowe wektora na składowe kartezjańskie A1, A2 i A3 w jednym i w drugim przypadku, czyli dla funkcji odpowiadającej wektorowi w chwili późniejszej minus to, co odpowiada chwili wcześniejszej podzielone przez delta t, no to widzimy, że mamy w granicy różnicę dwóch wektorów i różnicę tych dwóch wektorów możemy oczywiście policzyć w ten sposób, że będziemy odejmować wyrazy, które znajdują się w odpowiednich kolumnach tych wierszy. A więc możemy zastąpić to wyrażenie takim wyrażeniem, w którym mamy wektor reprezentowany przez A1 od t plus delta t minus A1 od t po odjęciu od tego elementu w chwili wcześniejszej i analogicznie następne. A więc w ten sposób otrzymamy pochodne dla każdej składowej z osobna. Czyli jak liczymy pochodną wektora po czasie, to ta pochodna jest równa
jest liczona w taki sposób, że każdą składową wektora liczymy osobno. Czyli pochodna wektora w układzie kartezjańskim będzie wyglądała w ten sposób, że każdą składową wektora będziemy różniczkować osobno. I to na dzisiaj wszystko, co chciałam Państwu przekazać. Dziękuję bardzo za uwagę.